Dzień dobry, moje drogie bliźnięta! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na wiosnę. Jakiś czas temu w zakładce Społeczność pojawiła się ankieta, w której głosowaliście, czy życzycie sobie, chcecie czytanie na kolejny cykl lunarny, czy czytanie na wiosnę, i właśnie czytanie na wiosnę. Zdobyło więcej Waszych głosów, tym samym więc robimy czytanie wiosenne. Zapraszam Was jeszcze raz bardzo serdecznie do zakładki Społeczność, dlatego że tam zostawiam informację dotyczącą nowej akcji charytatywnej, nowej akcji dobroczynnej, organizowanej przez Panią Monikę i Stowarzyszenie Promyk. Akcji dobroczynnej dla dzieci onkologicznie chorych, onkologicznie leczących się. Tam znajdziecie, tam, czyli w zakładce Społeczność, znajdziecie informacje w zakresie przedmiotów, które są najbardziej pożądane. Poczekajcie, pluszaczków, książeczek, kolorowanek, słodyczy. Znajdziecie link do zbiórki, znajdziecie namiar na Panią Monikę, w sensie maila do Pani Moniki. Można napisać, dogadać się, szczególnie jeśli macie tego rodzaju przedmioty do przekazania i one mogłyby ucieszyć jakieś dzieciątko. Słuchajcie, zaczynamy teraz już czytanie. Oczywiście bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które nie przechodzą obojętnie obok mojej prośby o pomoc. Moje drogie bliźnięta. Najpierw rozłożę karty, a później sobie pogadamy. Na spodzie As Kielichów. I dla mnie As Kielichów to czas wiosny. I tą wiosnę macie tutaj w tle. I ta energia zadowolenia i takiego, powiedziałabym, uśmiechu i satysfakcji gdzieś prowadzi Wasze czytanie. Natomiast w odpowiedzi na to, czyli też w odpowiedzi na pytanie, co zasadzić, co rozpocząć wiosną, pokazuje się nam energia karty Rydwan. Czyli wiesz, no to wszystko, co do czego masz wolę w sobie, żeby dalej to procedować, powiedziałabym. Ponieważ tam, gdzie jest wola i tam, gdzie są chęci, tam znajdzie się sposób być może, żeby pewne rzeczy, no jakby to powiedzieć, poruszać do przodu, tak? Rydwan. Pewnymi sprawami poruszyć do przodu. Chodzi o to, żeby wprowadzać ruch w ogóle w swoim życiu. I to może być jakby i gimnastyka, i jakiś spacer, i wycieczki różnego rodzaju. Ale to też jest taki czas, gdzie jesteś w stanie dokonać zmian w swoim życiu. I ten Rydwan o tym mówi. Myślę sobie, że to może być praca w innym miejscu dla części z Was. To może być wyjazd gdzieś ważny do pracy lub w ogóle wyjazd, który od jakiegoś czasu planowaliście i on się pokazuje jako istotny tutaj o tyle, że może należy go wiosną właśnie doprowadzić do realizacji albo wiosną konkretnie zaplanować. Więc takie energie, ruszam do przodu, prawda? Idę dalej. Co pielęgnować wiosną? I dziesiątka mieczy nam się pokazuje, ale mnie to nie do końca stresuje, ta dziesiątka mieczy, dlatego że to jest energia bliźniąt, karta bliźniąt de facto. Więc sobie myślę, że w tej dziesiątce mieczy to jest w odpowiedzi na pytanie, co pielęgnować wiosną, pokazują się sytuacje, co do których możesz stwierdzić, okej, no jest jak jest, jest jak jest. Jakby być może będzie sytuacja, w której pomyślisz sobie, już gorzej być nie może, prawda? Albo okej, nie jest najlepiej, ale tym lepiej, że tak wyszło. Więc trochę takie podejście do pewnych spraw pielęgnować, żeby być może nie nadawać im jakiegoś, powiedziałabym, rozmiaru, nie skalować niepotrzebnie, tak? Zdawać sobie sprawę, że to jest sytuacja, od której już mogę się tylko odbić. Prawda? Może być tylko lepiej. I to jest ten pozytyw w tej całej sytuacji, w tej całej sprawie. Więc cokolwiek Wam się przydarzy wiosną, co będzie niemiłe, niefajne, powiedziałabym, będzie Was złościć być może, nie spotka się z Waszym uznaniem, to dla mnie karty mówią, pielęgnuj takie podejście, no słuchaj, mój drogi wszechświecie, jest jak jest. Koniec końców może to i lepiej, że tak się stało, choć pierwotnie myślałam, że będzie inaczej, okej? Tak, tego rodzaju podejście po prostu, na luzie bardziej powiedziałabym.
Co powinno się rozwiać, że tak powiem, rozstąpić już w waszym życiu, zostać za wami? Dlaczego? Żeby ruszyć do przodu. I to jest karta arcykapłanki. Arcykapłanka. Jeśli zastanawiałeś się, czy nie spotkać się, nie porozmawiać z ważną dla ciebie osobą, z ważnymi dla ciebie ludźmi, dla których ostatnio być może nie miałeś czasu, to jak dla mnie, albo nie, z różnych powodów nie, to spotkanie nie było możliwe, to dla mnie karty mówią, no to właśnie już wyjdź z tego poczucia, powiedziałabym, znaczy może tak, już wyjdź z tego takiego jakby obstawania w samotności, trochę w ciszy, trochę unikania. No i po prostu spotkaj się z kimś ważnym dla ciebie. Porozmawiaj o czymś ważnym dla ciebie, co być może do tej pory jakby trochę chroniłeś, trochę zostawiałeś dla siebie, owiewałeś jakąś tajemnicą. Ta osoba, rozmowa z tą osobą, bądź ta osoba pomoże ci ruszyć do przodu. Okay? Na co otworzyć serce? To bardzo ciekawe, bo tutaj w odpowiedzi na to pytanie z kolei pokazuje nam się karta rycerza monet. Więc sprawdź, co masz w ogóle wokół siebie, być może w swoich dłoniach i to coś masz poczuć, że jest tobie sprzyjające. Będąc ciągle w biegu, możesz nie dostrzegać. Zatrzymaj się, rozejrzyj się dookoła, sprawdź sobie wszystko. Chodzi o to, że będąc w takim biegu, możesz czegoś nie zauważać, możesz nie dostrzegać właśnie. To jest mniej więcej tego rodzaju energia. Otwieramy również serce na sumienność, nie twierdzę, że nie jesteście, na odpowiedzialność i na pomoc komuś, kto o tę pomoc ciebie poprosi. Taka energia nam się tutaj pokazuje. I teraz tak, kolejne pytanie, jak żyć w zgodzie z rytmem wiosennym? I wam się pokazała karta umiarkowania, która jak dla mnie określa trochę powolne, ale z dużą cierpliwością otwieranie się na to, co nowe i otwieranie się na to, co wiosna przynosi. Z opanowaniem, z powiedziałabym z równowagą, okej, ta równowaga się pokazuje tu jako ważna, więc też panuj nad emocjami, dąż do równowagi, jeśli chodzi o swoje życie, o emocje. Uważaj na złość, uważaj na agresję. Jeśli szczególnie na złość, na to, że będzie coś cię wkurzać, szczególnie jeśli pewne rzeczy wydarzą się w odpowiednim czasie. To trochę jak wiosenka, prawda? Jej kulminację tego, co ona nam przynosi do życia, mamy no w czerwcu, gdy już prawie wkraczamy w lato. Więc tutaj pewne sprawy potrzebują cierpliwości, potrzebują spokoju i być może jakieś nadmierne przyspieszanie czegoś nie jest w Twoim najlepszym interesie. Koniec końców nie byłoby dla Ciebie korzystne. Dlatego właśnie kwestia jest otwierania się, działania, nie wiem, procedowania pewnych spraw w odpowiednim tempie. I ty to tempo poczujesz. Ty będziesz wiedziała, drogi bliźniaku, droga bliźniaczko, co, gdzie, kiedy i w jakim tempie, tak? W lato wchodzisz w energię ósemki monet. To jest zgoła inna energia, która nam się tutaj wcześniej pokazywała, bo dla mnie to jest energia osoby, która jest bardzo mocno skoncentrowana na wyniku swojej pracy. Jest to osoba solidna, sumienna, to nie jest czas na odpoczynek, więc też jeśli tu jest nowa praca lub jakieś nowe przedsięwzięcie dla Ciebie, lato może być pracowite. Możesz czuć, że nie znajdziesz odpowiedniego czasu dla siebie lub na odpoczynek własny, tak? No jak zmieniasz pracę na przykład, chcesz zmienić pracę i zmienisz pracę, no to miej świadomość, że latem może dopiero we wrześniu, wczesną jesienią wybierzesz się na urlop. No takie energie nam się tutaj troszkę pokazują, ok? Natomiast chodzi o to, że odniesiesz sukces. Tutaj pracujesz nad sobą, pracujesz nad ważną dla Ciebie sytuacją, sprawą, z dużym zaangażowaniem, z dużym poświęceniem, z taką dedykacją odnośnie jakości tego, co robię i odniesiesz sukces. Więc warto mieć to na uwadze. Bardzo Wam dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.